Witam serdecznie wszystkich na naszym kanale. Dzisiaj o monetach groszowych drugiej RP, czyli najrzadszym kolorze, jaki jest dostępny na rynku, czyli RD. I tutaj dla porównania mam z naszej nadchodzącej aukcji grudniowej, świątecznej, ostatniej w tym roku, grosz 1923 roku. Mamy przykład dwóch monet. Jeden w MS66 RD, czyli tym najrzadszym kolorze, i grosz 1923 MS65 RB. Monety, które różnią się kolorami, tak jak już na wielu filmach mówiłem, mamy trzy kolory, czyli BN, RB i RD. To nie jest przypadkowo, że tak to ułożyłem, ponieważ BN jest takim kolorem, który przeważnie jest najpopularniejszy, ludzie mniej go cenią, potem jest RB i oczywiście RD, czyli ten po prostu kolor czerwony, czyli taki piękny, no najpiękniejszy, nie dziwię się, że tutaj RD wszyscy uwielbiają i cenią go najbardziej, ponieważ najlepiej się prezentuje ze wszystkich kolorów i też go najbardziej lubię, ponieważ ten czerwień wychodzi w tych grosikach i przepięknie wygląda. Jak to wygląda dla porównania? Na przykład na 5-groszówkę z 1934 roku mieliśmy przyjemność sprzedawać teraz 5-groszówkę w kolorze RD w najwyższej nocie na świecie i osiągnęła, to jest aktualnie rekord Polski, osiągnęła ponad 46 tysięcy złotych na naszej aukcji premium. Jak w porównaniu to wygląda w kolorach RB i BN? Takie monety osiągały około 25 do 30 tysięcy złotych, więc jak widzicie, różnica to jest prawie 30 do 50%, jeżeli chodzi o kolory. Pokażę Wam na żywo, jak prezentują się te kolory, żebyście też mieli tutaj akurat bardzo łatwo odróżnić, ponieważ pięknie się wyróżniają te kolory i różnice, jeżeli chodzi o wybicie monet i zachowanie oczywiście tych kolorów, czyli tych jednostkowych różnic, które bardzo mocno wpływają w numizmatyce na cenę. To oczywiście też są bardzo ciekawe monety, które bardzo często dostajemy do wyceny i potem tutaj też ludzie, którzy się niestety nie znają na numizmatyce, bardzo często zarzucają nam, że niestety, ale taki grosik, oni widzieli, że u nas się sprzedał za 4-5 tysięcy złotych, a ja dlaczego ja wyceniam ich bez gradingu w stanie trzecim na 20-50 złotych. To jest właśnie ta różnica, stan zachowania. I tutaj zobaczcie, to najlepiej widać na drugiej stronie. O, mamy tutaj, zobaczcie, jak pięknie ten grosik w RD wygląda. Po prostu bardzo, bardzo świeży, piękny, absolutnie menniczy i to jest właśnie RD. A teraz zobaczcie, jak wygląda RB. Widzicie, jaką różnicę? Tutaj jak ta czerwień wygląda, a tutaj jak brąz wygląda, więc tutaj no sami sobie już musicie odpowiedzieć na pytanie, które kolory wolicie. Natomiast osoby, które zbierają monety groszowe, no muszą się liczyć z tym, że na kolor RD zawsze trzeba zapłacić więcej, więc tutaj w ogóle jest maksymalna nota na świecie, 66 RD. I oczywiście w pięknym stanie zachowania moneta wygląda jak lustrzana, no cudo po prostu. Można tak sobie przekręcać tą monetę i obserwować, jak ten światło podnosi nam relief i kolory tutaj tęczowe. No, po prostu cudna moneta. Rzadko się trafiają takie monety. Tutaj na pewno będzie niezła licytacja na tą monetę, ponieważ w takim gradingu mocno popularna i bardzo chętnie będzie dołączona do kolekcji. Tutaj RB, niższa jedna nota gradingu, natomiast cena będzie znacząco różniła się, ponieważ właśnie specjalnie na tym filmie chciałem pokazać, jaka jest różnica pomiędzy kolorami i dlaczego tak różnią się cenowo. Jak będzie się różniło cenowo, to oczywiście będziecie mogli zobaczyć już od 9 do 12 grudnia na naszej aukcji świątecznej, ponieważ mamy drugą część kolekcji monet groszowych, która właśnie będzie sprzedawana po naszej aukcji premium, którą mieliśmy przyjemność sprzedawać pierwszą część tej kolekcji. Były tam wyjątkowe egzemplarze od 1923 roku. Niektóre właśnie były powtórki w tej kolekcji, więc taki właśnie grosz też znajduje się pochodzi z tej kolekcji i będzie sprzedawany teraz na tej aukcji, ponieważ nie chcieliśmy, aby się dublowały niektóre egzemplarze, więc tutaj ostatnie egzemplarze z tej największej polskiej kolekcji monet groszowych, którą kiedykolwiek mieliśmy przyjemność oglądać i również sprzedawać egzemplarze. No dzisiaj zebrać coś takiego, to nie dość, że ogromny nakład finansowy, ale również i czasu i oczywiście dostępności, bo nie ma nic gorszego, gdy mamy pieniądze, mamy chęć zakupu, a po prostu na rynku nie występuje nic, więc jeżeli szukacie takich perełek jak właśnie kolory RD, no to będziecie mieli znakomitą okazję, aby nabyć taką monetę w licytacji. Ja tylko jeszcze sprawdzę, powiem Wam, jakie są nakłady, ponieważ jest to pierwszy rocznik,
jeden grosz był wybity również w nakładzie, tak jak pięciogroszówka, 30 milionów sztuk, więc jak można sobie łatwo policzyć, 30 milionów sztuk to ogromna liczba. Natomiast pamiętajmy, że te monety były bite od 1923 roku do 1939. Bardzo długi czas obiegu, długo się nimi płaciło, więc pytanie, ile takich monet medniczych zachowało się do naszych czasów, tak medniczych? No na pewno niewiele, w stosunku tutaj jakiś tutaj znikomy procent będzie, jeżeli chodzi o 30 milionów nakładu w stosunku do tych, ile takich sztuk wyszło w ogóle w takich stanach zachowania, to na pewno byłaby niezmiernie niska liczba. Czy istnieją takie rulony bankowe? Ponieważ to też jest pytanie, gdzie zawsze ktoś tam pada i mówi, przecież takie grosze jeszcze mogą być rulony bankowe. Ostatnie rulony bankowe, które w ogóle słyszałem, że się trafiły, to bardzo ciekawa sytuacja. Likwidowano jakiś zakład pracy w jednym z miast w Polsce i właśnie w biurku były rulony bankowe tych groszówek i pięciogroszówek. Natomiast oczywiście to były roczniki 38 i 39, które są najpopularniejszymi rocznikami dla tych monet. Więc znalezienie rulonu bankowego z 23 bądź 25 roku, uważam, że to jest dzisiaj jak wygranie w totolotka i chętnie bym zobaczył taki rulon na żywo, ponieważ widziałem, ale to inne roczniki. Natomiast ludzie, którzy to kupowali, po prostu rozpakowali te rulony i sprzedawali to na sztuki, więc taki rulon dzisiaj fajnie byłoby w ogóle zobaczyć, jak w ogóle przy rozwinięciu, jak te monety się prezentowałyby na żywo, ponieważ no 38 i 39 to brak różnicy, bo po prostu to są tańsze monety, bardzo popularne, a 23 to byłoby marzeniem mieć taki rulon bankowy w swojej kolekcji. Ja serdecznie zapraszam jeszcze raz wszystkich na aukcjamonet.pl. Tam macie katalog już dostępny monet 2 RP wraz z groszami, jest prawie 300, więc jest czym wybierać. Do zobaczenia i powodzenia na aukcji.